Słuchajcie, nawet w Rosji czegoś takiego nie słychać, bo nawet w Rosji przed wyborami prezydenckimi próbują zachować takie pozory demokracji. Wszyscy doskonale wiedzą, że w Rosji nie ma demokracji, w Rosja to kraj autorytarny, ale no jakieś pozory próbują przynajmniej zachować, że są jacyś inni kandydaci poza Putinem, że ktoś startuje, że ktoś jakąś kampanię nawet prowadzi. A w Polsce dwóch ludzi na intelektualnym poziomie Zębaczyńskiego, czyli wiecie, jaki. Na konferencji prasowej dwóch ludzi. Jeden minister, drugi wiceminister, mówią wprost, że kandydat na prezydenta opozycji Karol Nawrocki może się spodziewać aresztowania. No, możecie być zszokowani, no ale posłuchajcie. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, gdzie jest Pan Nawrocki, proszę zgłosić to organom ścigania, bo ten człowiek musi Romanowski! szybko. No to jeszcze zobaczymy. No to jeszcze zobaczymy. Tak, możecie powiedzieć, że to tylko Tomczyk, Kłamczyk i Nitras, ale to są jednak ministrowie. Wiem. Również czuję zażenowanie, że takie jednostki zostają ministrami w polskim rządzie. No ale szefem tego rządu jest Donald Tusk, więc nie jestem zdziwiony takimi zielińskimi, nitrasami, jakimiś szłapkami i tomczykami. To są reprezentanci polskiego rządu, którzy mówią, że kandydat opozycji na prezydenta może się spodziewać zatrzymania. Tomczyk to jest ta osoba która dopiero co rozkręciła falę hejtu w internecie na Karola Nawrockiego, próbując e, przekazać taką informację, że jakieś troll konto, które zmieniło nazwę na Nawrocki2025, to jest oficjalne konto Karola Nawrockiego i z tamtego konta były publikowane jakieś informacje o, e, za przeproszeniem, gołych paniach, czy jakichś e, rozbieranych paniach, no, tego typu materiały. Totalny fake, totalny wymysł. Jeszcze w czasie prekampanii już coś takiego rzucają, widząc sondaże, że Karol Nawrocki zbliża się w sondażach do Rafała Trzaskowskiego, pomimo tego, że pieniędzy na kampanię mamy jako prawo i sprawiedliwość, ale też kandydat obywatelski, no, mamy zdecydowanie mniej niż platforma obywatelska na promocję swojego kandydata, gdzie puścili z cztery bańki, czy nawet więcej na tą konwencję ostatnią? która się totalnie nie udała, bo została przykryta założeniem konta na Twitterze przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego. No ale widać, że mają pieniądze. Już teraz drukują banery. Jeszcze kampanii nie ma. Bez oznaczenia komitetu wyborczego drukują banery. Ryszard Kalisz tego nie widzi. Ale oddajmy głos samemu Karolowi Nawrockiemu, co uważa o Tomczyku. To jeszcze było przed tą wypowiedzią o tym, że no może się spodziewać aresztowania. No myślę, że poważny polityk, a szczególnie wiceminister nie powinien stawać się ofiarą fejka. No jeśli polskie bezpieczeństwo jest w rękach człowieka, który podpala się jak zapałka w ciągu jednej sekundy myśląc, że kandydat obywatelski na prezydenta ma takie fejkowe konto, to znaczy, że mamy do czynienia z człowiekiem niepoważnym. Więc zostawiam to już panu ministrowi i apeluję do pana ministra. Panie ministrze, no w rękach pana ministra jest polskie bezpieczeństwo, a fejkowe konto na... Facebook Jest w stanie obnażyć pana brak kompetencji, trochę powagi. Polacy potrzebują bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo powinno być linią demarkacyjną polskiego sporu politycznego, ale chyba wszyscy Polacy, drodzy państwo, gdy widzą takie zachowanie poważnego człowieka, mogą czuć się w niebezpieczeństwie. Więcej rozwagi, uśmiechu, panie ministrze, więcej dystansu do tego wszystkiego. Ja nie jestem zdziwiony, bo inny z ministrów, minister koordynator służb specjalnych, drodzy państwo, ostatnio zapowiedział, że powstaje specjalny, zespół do walki z obywatelskim kandydatem na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, więc musicie wszyscy Państwo być przygotowani na to, że zaleją nas fejki, zaleją nas informacje, które są wytworem z całą pewnością, nie moim, ale złych ludzi, którzy nie dojrzeli do tego, aby obywatelski kandydat został prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej. Muszę się w jednej sprawie nie zgodzić z Karolem Nawrockim, Tomczyk nie powiela dalej tych fejków, on je tworzy, on jest ich autorem, wiceminister polskiego rządu, który ma odpowiadać za bezpieczeństwo naszego kraju i jednocześnie za walkę z cyberzagrożeniami za cyberbezpieczeństwo Polski rozsiewa fejki na temat kandydata opozycji w wyborach prezydenckich. Możemy się spytać, co dalej? Czy Donald Tusk? Wpisze na listę strategicznych dla państwa polskiego Donalda Tuska, podmiotów Buraka? czy wpisze całe to hejterskie obrzydliwe zaplecze, gdzie w administracji byli przecież politycy platformy obywatelskiej. Czy wpiszą ich jakąś ochronę specjalną im przyznają? No bo skoro przyznali ochronę TVNowi, owi przyznali ochronę Polsatowi w jakiś sposób, e, taki, żeby niby nie dało się ich przejąć, no to ludzie, no to, to przecież Sok z Buraka to jest integralna część waszego środowiska politycznego. To są właśnie takie twarze jak Tomczyk, jak Nitras, jak Giertych. To jest przecież, to są te postaci, które tam są promowane, które non-stop są tam wrzucane. E, ich wypowiedzi są tam wrzucane, oni są tam promowani. Nie wiem, jeśli nie znacie kwestii powiązania Giertycha z Sokiem z Buraka, no to wpiszcie Giertych Sok z Buraka w Google. I zobaczcie, czy są takie powiązania. I odpowiedzcie w komentarzu, co uważacie. Czy istnieje powiązanie pomiędzy Giertychem a sokiem z buraka? I czy istnieje powiązanie pomiędzy Tuskiem a Giertychem? No bo jeśli tak, no to istnieje też powiązanie, zakładając, że istnieje to powiązanie między Giertychem a sokiem z buraka, no to jednocześnie istnieje też pomiędzy Tuskiem a sokiem z buraka. Zresztą dla mnie Donald Tusk to jest taki właśnie buraczany kandydat. Sok z buraka jest największym ściekiem w internecie, a Donald Tusk jest największym ściekiem w polityce, bo inaczej tego nie da się nazwać. I to, co robi w Polsce, to jest po prostu ściek. To jest niszczenie naszego kraju. To był rok niszczenia naszego kraju. To nie był żaden dobry rok. To nie był żaden rok przepracowany. To był rok dewastowania naszej ojczyzny. Całe szczęście nie mogą dewastować jeszcze naszej ojczyzny w pełni, bo nie mają prezydenta. Ale już teraz nie uznają Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, KRS-u, siłowo poprzejmowali, media zrobili z nich totalne szambo dla ludzi takich jak pani Sznepf, którzy mogą w tej chwili zapraszać najgorszy ściek z internetu, z polityki, jako bohaterów do swoich programów. Szanowni Państwo, do tej pory jedyną osobą, która wystawiła list gończyn za Karolem Nawrockim, był Władimir Putin, który domagał się ścigania prezesa IPN-u. No między innymi zalikwidowanie sowieckich pomników na terenie naszej ojczyzny. Pomników hańby, pomników okupacji, pomników symbolizujących podległość Związkowi Radzieckiemu, czyli okupantowi. Karol Nawrocki dokonał wspaniałej rzeczy, dewastacji tej postkomuny w przestrzeni publicznej. Między innymi e, był tutaj u nas na Pomorzu Zachodnim w Nowogardzie, za, za co jestem mu niezmiernie wdzięczny, bo długo walczyliśmy o to, żeby ten sowiecki pomnik, sowiecki symbol hańby zlikwidować. No ale teraz do Putina dołączył pan Tomczyk i pan Nitras widocznie, bo stał koło Tomczyka, nie zareagował w żaden sposób, którzy również widocznie chcą ścigać Karola Nawrockiego. Nie wiadomo jeszcze za co, no ale przecież paragraf się znajdzie. Takie mamy czasy, czasy Tuska i Bodnara. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, gdzie jest pan Nawrocki, proszę zgłosić to organom ścigania, bo ten człowiek musi Panowski y, szybko. No to jeszcze zobaczymy.